W tym roku Polskę reprezentować na Eurowizji będzie zespół Tuli. Ja nie wiem, czy słyszałaś, dziewczyny proponują muzykę folkową w trochę nowoczesnym wydaniu. Co sądzisz o tym wyborze? Czy powinniśmy promować kulturę polską właśnie w taki sposób, czy jednak na Eurowizję powinniśmy wysyłać coś bardziej trendy, coś nowoczesnego? Tulia to prawie jak ja, bo Tul, ja. Ja też w tym roku się zgłaszałam, a także tym bardziej jest mi bliska ta nazwa. Ale wiesz, ja myślę, że to jest bardzo dobry zespół. Zresztą taka ciekawostka, Marcin Kindla, który jest chyba menadżerem, producentem tego zespołu, produkował też mój utwór Jestem, więc to taka trochę rodzina. Natomiast nie jestem, jakby nie czuję się poważniona do wydawania osądów, czy taka, czy inna muzyka. Mogę tylko powiedzieć za siebie, że absolutnie muzyka polska powinna być promowana, ale są artyści, którzy robią to znakomicie. Są też artyści, którzy trochę poza to wychodzą, ja na przykład do nich należę. Ja też kocham Polskę, polski język i tak dalej, aczkolwiek chciałabym się pozbyć tych kompleksów naszych, że my nie możemy po angielsku, bo nigdzie na świecie to nie funkcjonuje. Wszyscy artyści, nie wiem, z Holandii, ze Szwecji, z innych krajów mają przyzwolenie od swoich rodaków i ogólnie od ludzi na śpiewanie po angielsku. U nas to jeszcze jest cały czas taka przepychanka, że jak Polacy nie gęsi, tak? Ale właśnie to zupełnie nie chodzi o to, tylko chodzi o to, żeby wyjść do ludzi i dać się zrozumieć. No, myślę, że dobrą. Myślę, że zawsze jakby wysyłanie części naszej kultury, tej takiej właśnie folkowej, która jest mocno taka nasza, no to myślę, że to zawsze jest dobry pomysł. Ja co prawda nie słyszałam tego utworu, nie wiem, czy on już jest? No właśnie, jeszcze nie słyszałam, ale chętnie się zapoznam, jak już będzie. No i mam nadzieję, że w tym roku rzeczywiście uda się wejść do finału, a potem może zawędrować, zaszybować wysoko, tego życzę. Zresztą jak zawsze. Ja mam bardzo mieszane uczucia, jeżeli chodzi o to, bo przede wszystkim jeszcze nie słyszeliśmy piosenki, co jest troszeczkę dezorientujące, no bo mogę gdzieś tam powiedzieć swoje zdanie na temat Tuli, której gdzieś tam no nie słucham. No przyznaję, że to nie jest zupełnie moja stylistyka i gatunek, którego słucham na co dzień. Mimo, że to jest gdzieś tam w pogranicze elektroniki, to jednak do folkloru gdzieś tam mi daleko na playliście. Ale czekam po prostu na piosenkę, no. Może się okaże, że nie wiem, zaskoczą i wywalą w tych sukienkach swoich ludowych, które nie wiem, będą na neonowo świecić w brokacie i będzie bardzo eurowizyjnie. Więc po prostu czekam na utwór, no. Może się okazać, że zmienię zdanie i będę bardzo mocno za, bo na razie jestem tak troszeczkę neutralnie podchodzę, bo po prostu nie ma utworu. Ja myślę, że już był nowoczesny folk, już pojechała przecież Cleo, więc mimo całej sympatii do Tuli, bardzo im kibicuję i w ogóle super, fajna płyta, to nie sądzę, żeby to był dobry pomysł, bo to już jest jakiś taki, to już po prostu było. I nie załapało. Najbardziej by mi się podobało, jakby jednak był zespół rockowy na Eurowizji, ale jak najbardziej dziewczyny będą się wyróżniały z tego, co widziałam, kto bierze udział, więc będą się na pewno wyróżniać. No, nie jest to mój klimat muzyczny, no, ale widzę, że folk jest coraz bardziej taki modny. U nas szczególnie takie wstawki nowoczesne w folk. Także no, nie wiem, naprawdę nie wiem, czy to jest dobry wybór, ale trzymam za dziewczyny kciuki, żeby wygrały. Trochę hipotetyczne. Powiedzmy, że jest styczeń przyszłego roku, dzwoni telefon, odbierasz go i z drugiej strony Telewizja Polska. Zapraszamy panią, aby znów pani reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji. Zgodziłabyś się? Jasne. Oczywiście, pewnie, że tak, bo wiesz, tak się śmieję, że Eurowizja jest mi coś winna, więc nie, no żartuję, nikt mi nie jest nic winien, ale ja sama sobie jestem to winna i na pewno ta scena mnie będzie jeszcze przyciągać. Wiesz co, nie wiem sama, no nigdy nie mów nigdy, tak się zastanawiam, tak jak zawsze mówię, że gdybym miała naprawdę taki utwór, w który gorąco wierzę i wierzę, że mógłby, nawet jeżeli gdzieś nie zajdzie, nie wiem, wysoko i tak dalej, to że on mógłby zawojować gdzieś tam rynki europejskie i bardzo podobać się ludziom, to myślę, że tak. To myślę, że może kiedyś rzeczywiście tak, ale tak naprawdę nie wiem. No teraz mówię to, bo mnie zapytałeś, ale czy tak będzie jutro, to się okaże.
Jezu, lecę od razu. Ja już mam walizkę spakowaną, już czekam tylko na ten telefon. Ja już mam po prostu taką walizkę z napisem na Eurowizję. Już tylko czekam. Ja naprawdę bardzo bym chciała reprezentować Polskę na Eurowizji, bo jestem ogromną fanką. To tam gdzieś tam zawsze ten temat poruszam. No i chyba każdego ogromnym takim marzeniem, każdego fana Eurowizji jest zobaczyć to, jak to wszystko wygląda od zaplecza, więc to by mnie na pewno bardzo zainteresowało. To jest jedna rzecz. No a druga, jako że jestem artystą, no to fajnie byłoby pokazać się tak szerokiej publiczności w konkursie, który się kocha od dziecka. Więc ja już walizkę mam spakowaną, czekam na telefon. Jaki macie budżet? Czyli podkreślasz, że bardzo ważne jest wsparcie. No, ja myślę, że dla każdego artysty bardzo ważne jest wsparcie. Słyszałam, że niektórzy musieli kupować sobie sami kostiumy, więc jakby ja nie potrzebuję się promować na Eurowizji, bo ja już jestem najbardziej wypromowaną osobą w tym kraju. No, mogę usiąść razem z puszką Coca-Coli i zapytać się, kto z nas jest bardziej wypromowana. Więc no, ja nie robiłabym tego dla siebie, tylko robiłabym tego dla innych. A jak miałabym robić to dla innych, to ja musiałabym to zrobić najlepiej, jak tylko to jest możliwe. I przy pomocy też, no, tak naprawdę różnych środków, żeby nie wstydzić się tego występu i żeby inni się nie wstydzili za mnie. Ale nie zamykasz się na ten temat, bo jak wiemy, nagrałaś kiedyś piosenkę Lions, którą mówi się, są takie plotki, chciałaś reprezentować Polskę w konkursie Eurowizji. Na temat Eurowizji nie jesteś zamknięta. Myślę, że nie wszyscy jeszcze z twórców tej Eurowizji w Polsce dorośli i nauczyli się no robić tego na europejskim, światowym poziomie. Nawet gdybyśmy bardzo chcieli, my artyści, pewnie oni nawet jak bardzo chcieli, no to mają związane ręce. To jest po prostu rzecz, której się nie przeskoczymy. Tak, będę. Tak? Super. Na pewno bym krzyczała z radości, bo w końcu, cieszyłabym się ogromnie. Cieszyłabym się, tak. I zgodziłabym się, jak najbardziej.